Ewangelia według Mojżesza, 22 grudnia. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu, błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpłód Twojego bydła, miód Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony niech będzie kosz i Twoja dzieża, błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Księga powtórzonego prawa, 28 rozdział od 3 do 6 wersetu. Bóg opisuje błogosławieństwa swoich naśladowców w bardzo barwny sposób. Zapowiada, że będą błogosławieni w mieście, na polach, gdy wejdą do domu i z niego wyjdą, zostaną obdarowani dziećmi, będą mieli dobre żniwa i duży przyrost owiec, bydła i innej zwierzyny hodowlanej dużo żywności i pełne spichlerze w ten sposób bóg troszczy się o swoje wierne dzieci to niezaprzeczalna prawda należy jednak zdać sobie również sprawę z tego że przebywamy na terytorium wroga szatan rządzi ziemią a grzech wszystko komplikuje grzeszne środowisko i społeczeństwo w którym żyjemy utrudnia a często uniemożliwia Bogu spełnienie wszystkiego tak, jakby tego pragnął. Dlatego Jego lud dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych, doświadcza trudności i problemów. Największym i najważniejszym błogosławieństwem Boga jest to, że pozostaje On z nami i jest przez cały czas obecny w naszym życiu. Jego obecność daje wewnętrzny pokój. Radość, pewność przebaczenia, zadowolenie z życia i odwagę. Czeski malarz, pisarz i poeta Józef Czapek napisał: Człowiek, który wierzy, że przeżyje w świecie tylko dzięki pieniądzom, ma bardzo niską samoocenę. Nasz Boże, nie zasługujemy na Twoje błogosławieństwo, proszę Cię, bądź dla nas miłosierny. Amen.